czołem. Witam widzów po przerwie, trochę nieplanowanej, ale wracamy na kanał. Dzisiaj pokażę Wam, jak skonstruować schronienie w terenie, czyli tak popularnie nazywany szałas. I co jest Wam potrzebne? Po pierwsze, w terenie musicie znaleźć kij o długości najlepiej dwa razy tak jak Wy sami. Raz, dwa krótsze kijki, mniej więcej na połowę długości tego. Z tych właśnie materiałów skonstruujemy stelaż pod szałas, potem położymy na to gałęzie, liście i zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Ja teraz się zabieram za budowę i zapraszam Was za chwilę. Dobrze, więc tak jak mówiłem, stelaż pod nasz szałas już mamy skonstruowany. Możecie do szczepienia tego wszystkiego użyć sznurka, tak jak tutaj, albo szarej taśmy, chociaż myślę, że na sznurku to się będzie trzymać trochę lepiej. No i właśnie z dwóch krótszych robicie podporę, a z trzeciego, najdłuższego robicie jakby podstawę pod dach, żeby na tym wszystkim oprzeć potem patyki. Ważne jest, aby te podpory były pochylone trochę do tyłu, żeby po prostu szałas nam się nie złożył w nocy na przykład do przodu. Dostanie tym kołkiem w łeb nie będzie najprzyjemniejszym doświadczeniem. Jeżeli właśnie nachylacie, to żeby spalić się jest dobrze, pochylacie to po prostu do tyłu, potem na to kładziecie kołek, puszczacie, jeżeli się nie zawali, to znaczy, że jest dobrze. Wtedy możecie po prostu najdłuższy kołek przywiązać do reszty konstrukcji. Teraz na ścianach będę kładł różnego rodzaju patyki, żeby zrobić sobie ściany. Potem na to położę liście, żeby zrobić sobie warstwę izolacyjną. Normalnie fajnie byłoby na to położyć igły z... W sensie gałęzie z igłami z modrzewia, one są niekujące, plus jeszcze bardzo zapewniają dobrą wodoodporność, bo woda z nich się po prostu ześlizguje. Ale że tutaj są same drzewa liściaste, nie ma w ogóle iglaków, to muszę użyć liści. A więc tak jak wcześniej, zapraszam za chwilę. Dobrze, więc jak już widzicie, jedną ścianę mam patykami już częściowo wyłożoną, druga jest jeszcze goła. Jak widzicie, część patyków jest ułożona po skosie, dlatego że po prostu lepiej się też trzymały. I jak tak zrobicie, to tutaj zostanie Wam przestrzeń i wtedy po prostu tutaj też dokładacie patyki. Ci spostrzegacze to już zauważyli, że na końcu nie dołożyłem patyków, a to dlatego, że mamy jeszcze lato, noce są jeszcze w miarę ciepłe. I jakbym wszystko tutaj zawalił patykami i potem na to liście, to bym się po prostu w tym ugotował, bym cały zapocony następnego ranka. Więc to jest taki mały otwór wentylacyjny też na świeże powietrze. Więc ja zabieram się za robienie drugiej ściany, sypanie liści i Wam pokazuję, jak to wszystko razem wygląda. Dobrze, a więc jak już widzicie, położyłem na to wszystko liście, tam drugą ścianę też dobudowałem. Dla ułatwienia położyłem sobie na tym siatkę maskującą, żeby liście się trochę lepiej tego trzymały. Szałas jest dla jednej osoby. Jak widzicie, można się tam bez problemu wcisnąć. Oczywiście potrzeba byłoby do tego mieć karimatę, której obecnie ze sobą niestety nie mam, ale można w tym bezproblemowo spędzić jedną, dwie noce. W zimie oczywiście należałoby tyłu też zabudować cały ten szałas tył, żeby była też lepsza warstwa grzewcza, trochę więcej liści dodać i mógłbym sobie tutaj też rozpalić nieduże ognisko. Tutaj chcę sobie dołożyć kamienie, żeby całe ciepło leciało na mnie. Szałas jest prosty w budowie, ale też jest bardzo skuteczny, że tak powiem, dobrze trzyma ciepło i jak wszystko dobrze zrobicie, to różnica w środku może być o nawet 10-15 stopni Celsjusza, czyli no, to jest całkiem spora różnica. Jeżeli jesteście w lesie też właśnie liściasto iglastym i są tam modrzewia, znaczy drzewo typu modrzew, możecie najpierw położyć właśnie gałęzie z igłami, żeby to było wodoodporne, a następnie na to położyć liście, żeby to też była kolejna warstwa izolacyjna. Liście oczywiście też trochę zatamują, że tak powiem, zatrzymają wodę, ale nie jest to tak dobre jak igły modrzewia. Dlaczego? Bo to w końcu z czasem przemoknie i zacznie mi woda ciec do środka.
Należy to też, jak sypiemy liście, to należy właśnie taką dość grubą warstwę, żeby właśnie jak najwolniej to przemakało, żeby nie było żadnych prześwitów i innych tego typu rzeczy. A teraz żegnam się z Wami i do zobaczenia w kolejnych materiałach.